Sługa Boże Jerzy Popiełuszko kapłan niezłomny. Wstęp. Jerzy Popiełuszko nazwisko to dla wielu Polaków synonim odwagi, niezłomności i wiary. Kapłan, który w czasach mroku PRL-u stał się głosem sprzeciwu wobec władzy komunistycznej, niosąc nadzieję i natchnienie tysiącom rodaków. Jego męczeńska śmierć w 1984 roku wstrząsnęła Polską i stała się symbolem walki o wolność i prawdę. Początki drogi. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy na Podlasiu. Od najmłodszych lat wykazywał głęboką religijność, a w wieku 18 lat wstąpił do wyższego seminarium duchownego w Warszawie. Po święceniach kapłańskich w 1972 roku pracował jako wikariusz w parafiach na terenie Mazowsza. Mrze święte za ojczyznę i działalność w Solidarności. Przełomowym momentem w życiu księdza Jerzego stały się prześwięte za ojczyznę, które odprawiał w warszawskim kościele świętego Stanisława Kostki od 1980 roku. Gromadziły one tysiące wiernych, którzy szukali w nich pokrzepienia i nadziei w czasach stanu wojennego. Ksiądz Popiełuszko stał się kapelanem Solidarności, niosąc jej idee i wartości w swoich kazaniach. Prześladowania i męczeńska śmierć. Działalność księdza Jerzego nie pozostała bez echa ze strony władz komunistycznych. Był on stale inwigilowany, nękany i szykanowany. 19 października 1984 roku został porwany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Po brutalnym przesłuchaniu zamordowano go i wrzucono do Wisły. Beatyfikacja i kult. Męczeńska śmierć księdza Jerzego Popiełuszki wstrząsnęła Polską i stała się symbolem walki o wolność i prawdę. W 1997 roku został on beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II, a jego grup w warszawskiej Bazylice Świętego Stanisława Kostki stał się miejscem pielgrzymek dla wiernych z całego kraju. Dziedzictwo. Ksiądz Jerzy Popiełuszko pozostawił po sobie bogatą spuściznę w postaci kazań, artykułów i książek. Jego słowa nadal niosą przesłanie nadziei, odwagi i wiary, inspirując kolejne pokolenia Polaków. Jest on symbolem niezłomności ducha i walki o wartości chrześcijańskie w obliczu totalitaryzmu. Ciekawostki z biografii. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był zapalonym sportowcem. Już w seminarium grał w piłkę nożną, a później biegał maratony. Miał talent muzyczny i grał na gitarze. Był znany z poczucia humoru i umiejętności nawiązywania kontaktu z ludźmi. Papież Jan Paweł II nazwał go męczennikiem za prawdę, wolność i solidarność. Zakończenie. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był wyjątkowym człowiekiem, który swoim życiem i męczeńską śmiercią dał świadectwo wiary, odwagi i miłości do ojczyzny. Jest on wzorem dla nas wszystkich i symbolem nadziei na lepszą przyszłość. Uwaga! Powyższy film jest jedynie krótkim wprowadzeniem do bogatej biografii księdza Jerzego Popiełuszki. Zachęcam do dalszego zgłębiania jego życia i spuścizny, sięgając po książki artykuły i filmy dokumentalne poświęcone tej niezwykłej postaci